Witam wszystkich na kolejnej transmisji z Assassin's Creed Rogue. Dziś będziemy kontynuować naszą opowieść. 21% mamy gry. Jeszcze wbijamy. Nowy Jork, tak jest. Tak sobie tu taki o strój wziąłem, bo tu zająłem tak jakby siedzibę. Mam, mogę stroje zmieniać, sobie wziąłem właśnie templariusza i zabójca templariusza, coś takiego. Już nie pamiętam dokładnej nazwy tego stroju, ale tak mi były fajne z poprzednich serii też, ale chcę jednak gram jednak w tą serię, nie w poprzednie. To jest raz i dwa, że chciałbym coś, co by nawiązywało do tej historii. A strój Assassina tak średnio pasuje, skoro odeszliśmy od Assassina. Czekajcie, bo nie wiem, gdzie mam iść. Tu jest zadanie, tak? Ja mogę szybką podróż tu zrobić. No to zróbmy. Chyba tam byłem. Nie wiem, czy mnie tu cofło. No dobra, jesteśmy z powrotem. Wchodzimy na tą łajbę. Zadanie w środku? Czy przy... Chyba przy sterze. Popłyniemy. A co znaczy takie NA? Jest NA? Wykrzyknik? A zobaczmy to. Co to jest? Bo wykrzyknik to wiem, że zadanie. Takie główne, fabularnie. Ale to NA? Weźmy mapę. Północny Atlantyk. Wiemy, gdzie to jest, oczywiście. Tu jest jakieś AC. Anticosti. Też tu byłem. Już tu byłem. Myślę, że tu będzie po kilka takich głównych zadań naraz. Bo tu mam zadanie w Ameryce Północnej. No i to Anticosti mnie ciekawi. Bo się tam teleportuje. Czemu by nie? Chyba się tu teleportujemy rzeczywiście. I zobaczymy, co to za zadanie. Wszystko tu zebrałem, wszystko widzę. Dobra. Skupimy się na zadaniu zatem. Get the mainsails into the wind! Keep out of her cap! He's off the wind! Call it all sail! Wrogowie. O cholera, lekko nie będzie. Kurde, może to nie wygram nawet. Pan jest mocny. To ja się będę chował, ale... Oj, nie mam szans z dwoma. Musiałbym tego słabszego najpierw załatwić. Brucho. Załatwili mnie. Krucho to wygląda. Próbuję najpierw jeszcze statek ulepszyć, o ile mogę. Czekajcie, zaczynam tu, przed tym terytorium. Tuj. Idziemy do środka zobaczyć, czy można coś tu ulepszyć. Bo nie mam szans z nimi. Chciałbym to lepiej rozegrać dzisiaj, na tym mniejszym przede wszystkim skupić, co nie zmienia faktu, że to może być cholernie trudne. Pan też kadłuba. No nie mam tych surowców na to. Wszystko bym mógł, ale brak surowców.
Czekajcie, wyjdźmy stąd. A skoro taka sytuacja... Zamierzam też nie wiadomo... Jak tu walczyć o to, żeby... Dostać się do misji. Zrobimy po prostu... Zróbmy tą misję. W takim razie. Najpierw. Może zdobędziemy jakieś surowce, ulepszę łódź i wtedy uderzymy. O cholera. Ale zawiało. Gdzie jest... Aha, bo jeszcze jestem tu, ja po prostu muszę przepłynąć kawałek. Luzik. To w tę stronę i płyniemy. Dolina rzeki w takim razie. To wrócimy później. Skoro mam wybór co do zadania, zróbmy tam to drugie. Chyba, że też będzie obstawione jakimiś łodziami. Zaraz zobaczymy, gdzie to jest. Jest tutaj. A byłem tu chyba. Mogę się teleportować? Mogę. Albany. No to wracamy do Albany. No dobra. O, tu muszę zagadać. Okoliczności. Rozpocznij misję. In good health, I see. Yeah, thanks for the captain here. It is a fine vessel, Captain Cormac. Thank you, Colonel Monroe. Master Gist, did you learn more about our conspirators and their new weapons? Well, only that their base of operations is a French fort further downriver. It's a little close for comfort, isn't it? If the French have installed a fort in our territory, they are likely preparing an assault. New York could burn. Will you join us, Master Cormac? Aye. Enough innocents have died already. Might I suggest we improve our vessel? The Morrigan is good, but with a few more supplies, she could be unstoppable. And... there's a French outpost nearby, I happen to know. Ulepszmy go. I like the sound of that. O, mi to właśnie. Patrick powtórzył moje słowa. Żegluj do francuskiej strażnicy, okej. Okay. Wbijamy. Aj go ulepszyć oczywiście, bo jest słaby. Captain has the hell! What sort of business are the French up to there? Just occupying the territory. It is an economic incursion more than a geographical one. Some of the ruffians are sponsored by enemies of the colonies. They intend to undermine local authorities. I've heard they steal from civilians and resell essential goods for 10 times the price. Są różne rzeczy. It's always the little fella who gets przejęcia, zebrania. Co to jest? Colonel, you and Gist here seem inspired. O, jasna dupa. Is there something in the water? Or in the whiskey? Now why do you say that, Mr. Cormac? Ah, magazyn pewnie. I think Shay here is skeptical about our intentions towards our fellow man. I understand, but there is no need. I simply want these colonies to be a place of safety, development and purpose. Dobra, cumujcie. Winiemy im zasoby z magazynu. Patryk nieudolnie wpadł do rzeki. Do jeziora. Nie wiem, co to jest. Bądź wyzwanie, dobra, 15 różnych miejsc. To musimy iść. Tu mam punkt widokowy. Ogarniemy to może. Możemy nawet teraz. Mogę jeszcze swobodnie się poruszać, ale tam już jest strefa strzeżona. Kurczę, ten nie wejdę. Jak tam, od tyłu może. Ale dobra, to trzeba będzie przejść, bo tutaj od tyłu nie wejdę. A to jeszcze wyżej. Tędy.
A jak mam przedostać się? Valle Verde. Po tych skałach pewnie, dobra. Okej, okay, trzeba się dostać tam bliżej. Chodźmy. Gdzieś dzwon, tam jest dzwon na samym środku. Bo tak sobie nie odetnę. Ot, tak. Tam musiałbym w tamte krzaki pójść. Tego ziomusia załatwić najlepiej. No strzałki mógłbym użyć, ale... Tego zabić to nie byłby jakiś problem. Wychylajmy się, czekajmy. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Okej. Okay. Po chamsku wstałem, ale... Oleję to. Ten zabity. Cywila przez przypadek zaatakowałem, ale... Cywilowi nic nie jest. Trochę się pozwija z bólu w stanie. Mamy go. Jego muszę zwinąć. Jak to wziąć? Cholera, nie wyszło. Zasrany dobrobyt. A, to jest duży, dobra. Ole, wziął. Ucieka. No zaraz będziemy. Cholera, uciek. Dobrze. Nie podobało mi się to, że mnie wykryli. Skupmy się najpierw na zadaniu, potem będę zbierał te pierdoły wszystkie. Gdyby nie to, to by mnie nie wykryli. Bym nie schodził tam. Ale to mam zbadane, że okej. Okay. Znaczy... Punkt widokowy. Okej. Okay. Wiecie co, zastanawiam się... Opcje. Sterowanie. Zmiana sterowania. Czy można się skradać jakoś? Swobodny bieg.
Nie ma czegoś takiego, takiej opcji. Jedyne co ciekawe, dowiedziałem się to to, o. Mogę sobie podejrzeć. Informacje o danej lokacji. Kurde, jeszcze raz idziemy. Ponownie my tego ziomusia zdjął. Poczekam sobie na niego. Ponownie pójdę na to drzewo. To przejdę tam dalej tymi drzewami. No chodź, chodź, chodź. Dalej. Gdzie jest ziomuś z kluczem? Tam jest, dobra. Widzę go. Skok by się udał, ale... Gdzie on idzie? Tam gdzieś idzie. Lefebvre, Marcelin est en train de dégueuler sa vie. Je te colle sa patrouille. Halt! Oh, débile! Ja muszę wszystkich pokonać. Ziomy z kluczami nie ucieknie już, ale... Myślałem, że skoczy na tą gałąź, a on skoczył na dół. Pierdziele. Dobra, trzeba ich załatwić. Został ostatni? Chodź. No co ty schował broń? Cholera. Dawaj. Dawaj, wstawaj. Ogień, ledwo co. Nie mogę zabrać. A pozbądźmy się tego dzwonka. Czemu nie mogę? O, teraz mogę. Poza kasą nic ciekawego nie znajdę, dobra. Chodźmy tutaj. Okej, ale czy to jest aż tak wiele? Okej, metal 100, może być. Fragment animusa, to bym chciał. Gdzieś tu skrzynka jest. Tu jest jakaś jakby jaskinia. To jest. Thank you.
Skoro już tu jestem, to sobie pozbieram to. Wiem, że jest fragment animusa gdzieś. Gdzie fragment animusa? Tam, do swojej grupy. Są wrogowie? I ziomek tam chodzi. Ale jeden. Albo olać go. Chodźmy do góry. Ten dobrobyt mnie czacie zastanawia, jak go podnieść. Cholera. Tego drzewa nie, z tego. Patryk, co ty robisz? Chodź tu, że tędy. Mamy pojebie z nim. Okej, okay. Dobra, bez pasji. Jak to wziąłeś? O, udało się, nie wiem jak to zrobiłem. Ale zrobiłem, to się liczy. Dobra, to wam chciałbym wejść z powrotem na górę tu. Czekaj, jeszcze raz na to drzewo nieszczęsne. O i teraz tędy. Mam wyjść tak jak wszedłem, bodajże. Czy skrzynka? Dotrzyj, ale coś tu jeszcze mam? Tam dalej jeszcze, dobra. Tam nie szedłem. Potem to ogarniemy. O, tu jeszcze skrzynkę sobie podniosę po drodze. Gdzieś tu jest. O. Kasa też jest potrzebna na te ulepszenia. Nie tylko zasoby. Good show, Shay. Now let's use those materials to give the Morrigan more firepower. No dobra, ulepsz Morrigan montując moździerz. No dobra. Ulepszenia. W sumie teraz... Nie, pancerz nie mógłbym, ale tak to mogę wiele rzeczy. Ale każą mi moździerz, tak? To moździerz zrobimy. Ten zestaw czarnych moździerzy pozwala Morrigan na zdawanie uszkodzeń z dystansu. No dobra, skoro tak każą, potwierdź. Okej, to jest dopiero pierwszy poziom moździerza. Daj mi fort. Okej, dobra. Portem już chyba damy radę. Splendid.
That fort and the defenders will tremble before the Morrigan. Kolego, daj mi teraz. Płyniemy. Standardowe moździerze. I rather hope the frogs offer some, else this will be a dull day. Ale te moździerze nie zagwarantują mi zwycięstwa z tymi dwoma łodziami tam. Muszę siłę ognia zwiększyć i pancerz. The French will surrender, no? Indeed, that is a sensible strategy. But we will have to wear down the fort's defenses first. Otherwise they will just dig in the wounded bear. I to nie akurat jest najmniej potrzebne. Okej, pierwszy poziomowy fort, więc możesz strzelać moździerza na duży dystans, przy czym IQ, aby przejść w tryb celowania moździerza, wyceluj za pomocą naciśnij, aby strzelić. Dobra. Biegnę stąd? Biegnę. Moździerz też musi przeładować, trochę trwa. To są małe bardziej by mi tu stanęło na drodze. Wejdź z tego! Cholera, łupią mnie. Ale na ślepo. Tamta łódka we mnie łupie. Gościu. To sobie nagrabisz. To za małe bajdzie. Na dno. To za bajdzie. Moździerz, jedziemy. Nie trafiłem. Dobra, teraz trochę. Loose and trip two. Get them aloft. Douse on sail. Loose down. Idziemy tam. Dostań się do portu przez doki. Fort La Croix, poziom 16. Trzeba pozabijać ich, spadać. Nie mam czasu na zwykłe płotki. Mam dwa cele. Tam jest pierwszy, okej. Co te warioty mnie tu biją? Oj, kolego. Posłużę się tym samym, kolego. Dobra, tam jeszcze jest jeden cel. Powariowali się? A rzucaj sobie te granaty. Dobra, co teraz? Tutaj. A, no witam, ja zdrowie pytam. Muszę wszystko pozabijać, to widzę.
No i znowu ty mnie zdenerwowałeś, kolego. Kurczę, chciałem grubego załatwić. O, wyjazd mały szczurze. Ten mnie będzie prał po momencie. Dobra. Zabijaj go. Gdzie jeszcze? No, więcej was matka nie miała. Chodź. Trzeba zaraz upnie drugi raz. Już. No chodź, stań. Chyba jest poza zasięgiem, jak jest na szaro. On sam nie wie, czego chce. Idzie do mnie? Chodź, chodź, chodź. Chodź, kolego. Ale amunicję bym uzupełnił, jeśli jest taka opcja. O, jest uzupełnione. Super. Le chasseur? Si. It has been so long. To ten. Were you on a special mission? Yes. From Achilles. How interesting. So am I. Zabić mnie, tak? Don't make me do this, Le Chasseur. I thought that was your specialty. O cholera. We could both just leave. Ah, but then I would tell your brothers that you are alive. You have to kill me, Shay. Mocny był. You are always good at your business, Shay. As were you. Tell me, what are you doing inland? Special weapons. Poisonous gases to use against colonial authorities. I am merely a delivery man. Then may your final delivery be swift. Flagę brytyjską. No mnie z zaskoczenia z tymi obrażeniami wziął ten Le Chasseur. Ja się nie spodziewałem, że on takie łupnia mi walnie. Okej, mamy terytorium odkryte. Le Chasseur was right. I had no other choice. If the assassins find out I'm alive, they'll come after me. Okej. Najpierw to ja bym sobie ogarnął te skrzyneczki. Okej, może ten fragment na nim został na początek nawet. Gdzie to jest tam? Teraz tutaj jestem. Dobra, skrzyneczka gdzie jest teraz? Skrzyneczka jest gdzieś niżej. Tam, pod tym daszkiem. Dobra, i jeszcze mamy skrzyneczkę. No i mamy ją. Port Black Crow. Dwie skrzyneczki. Jeszcze fragment Animusa gdzieś do góry będzie pewnie. Więc wejdźmy najpierw do góry. Teraz go poszukajmy. Albo wyje mapy. Może nie do góry, może jednak gdzieś niżej. Albo gdzieś muszę skoczyć. Jest niżej jednak. Co tu jest?
Zobaczcie. Cholera. Nie wydaje, że muszę zejść z tych skał na niego. Się boję, że zginę. Bo jednak troszkę wysoko jest. Dobra, skoczył na drzewo, udało się. Wiem, że poleci w dół. Okej, z tych skał, tak jak mówiłem. No to wracamy na statek. Tam czeka na nas kolejne zadanie. A tu kolego, co ty masz? Sprzedaj, zobaczmy co mamy. Sprzedaj ładunek. Tytoń oczywiście bym sprzedał. A, tytoń niepotrzebny. Kup. Ulepszenia Morrigan wziąłbym. Armaty burtowe. 11 armat w każdej burcie statku. Okej. Okay. Pancerz kadłuba, na to mnie nie stać. Ale 6 drewna mi brakuje tylko. No dobra, możemy te armaty najpierw zainwestować. Też się przyda zwiększenie siły ognia. To co tu jeszcze mamy? Ładownia, magazyn. Dobra, przede wszystkim trzeba ulepszyć siłę ognia, tak już wspomniałem. Moc zwykłych kul, to też jest przydatne. Ale damy ten, żeby było więcej dział. Moc swoją rogą, ale jak będę wystrzeliwał ich dwa razy więcej, no to też będę dodawał dwa razy większe obrażenia. 11, nie 11, a ile miałem? Ej, 8 chyba miałem. No to i tak się zwiększy. No, nie wiem, 30% może obrażenia. No to bierzemy to. Armaty brutowe. Chyba, że moc zwykłych kul. Nie, już nie mogę. Okay, to nie. To na razie zostawmy, tak? Zaawansowany zestaw armat. Okej. Okay. Przyda się niewątpliwie. Idziemy do kolejnego zadania. Tutaj mam interakcję z tym panem znów. While you were busy taking down that fort, I happened to stumble upon the treasury. You don't say. It was the damnedest thing. In any case, amongst other things, I found maps and charts detailing various French trade routes. What are you thinking, guest? I thought perhaps we could use them to help the Royal Navy and fill our pockets. I stored these maps in your cabin, Captain. Should you wish to use them? Dotrzyj do kajuty kapitana. Okej, okay, zobaczmy co tam za mapy ma. Tu coś jest. Nie, to jest dostęp do... Nie, to tu właśnie, gdzie dostęp do floty jest. Dobra, zobaczmy. Kampania morska. A miałem to tu też wysyłać ich nagrody. Hełm hiszpańskiego konkwistadora. Zblokowano miasto w Sawanach. Okej. Okay. Jestem na przeprawa. Sukces. Ryzykownie. Louisiana, no to w sumie Floryda. Dobra, to w Sawanach może być. Brytyjski gubernator w Sawanach ma pewien dokument, który nas bardzo interesuje. Wyślij statek, aby uzyskać to pismo. Polecimy tam. O, Sussex jest najlepszy. Victoria, ale tam ci też powinni dać radę. Victoria, czyli twoim. Dajmy Duke'a może. Niech płynie tam. I tu tą Luizjanę to też bym coś wysłał.
Większość Luizjany jest pod naszą kontrolą. Rzuć tam kotwicę i zabierz więcej żołnierzy, aby pomóc w naszej sprawie. No dobra, no to może... Tu Sussex niech jedzie. A, naprawmy go może. 4 punkty to nie zbawią. Szanse powodzenia 100%. No, to rozumiem. Lecisz tam, kolego. Dobra. Ale to chyba nie tu miałem wejść. O jaką mapę mu chodziło? Tu co jest? A, tu mogę zbierać. Że nie wiem. Wyjdźmy. Czego oni się cieszą? Ale nie, misja dziś mi się tu... Okazuje, że tu mam. No dobra. Bierzmy. Siadajmy za ster. General thanks and congratulates you, Shay. He has returned to New York. But you look troubled. Do you ever wonder if you're doing the right... Sporo tutaj mamy takich różnych rzeczy do zdobycia, odkrycia i sam nie wiem, czy to robić teraz. Ale werte. Lock Cliff. W sumie możemy, nie? Karnąć to. Skoro sobie ten teren zajęliśmy, tak z tym Nowym Jorku, tą dzielnicę. Nie mam jako tego zadania, nie? Ameryka Północna, cholera wie co tam jest tak naprawdę. Do zrobienia. Tu nie mogę, no to sobie tu po, do Mont Saint-Denis popłyniemy. No, przydałoby się jeszcze poulepszać ten statek, więc warto pozdobywać to, co oferują tutaj. Wrócimy, ale najpierw tutaj pozbierajmy co nieco. Potem byłoby nie złupić tutaj wszystkiego co się da. Montandeni, trochę mamy tu rzeczy do ogarnięcia, nawet renowacja jakaś tu jest do... Przeskoczył. Najpierw punkt widokowy wiadomo, żeby nam wszystko poodkrywał. I gdzie on jest? Dobra, się pokazał już. Do góry trzeba iść w każdym razie. Tu mamy coś do renowacji, tak? Żeby to zrobić, bo to... Zobaczmy co potrzebują. Kolego, co potrzeba? Patrzmy. Odnowić budynek. Ten rom zwiększy dochód o tyle. Dobra. Można pomyśleć. Dobra. 320 dochód zwiększy. Niech im jest. 1333 funty. Tam muszę wejść. Prawda, surowców straciłem przez to, ale liczę, że tutaj szybko odzyskam. A warto im wcześniej te renowacje przeprowadzić, tym lepiej, bo teraz czasem gry będziemy coraz więcej tej kasy dostawać, nie? Nie wiem w jakim stopniu ta kasa będzie mi tu potrzebna jeszcze, ale podejrzewam, że w dużym, skoro tak jest. Dobra, co my tu mamy? Ja po trochu widzę. To jest polowanie, wyzwanie łowieckie.
A może bym to zrobił? Zobaczmy, o co z tym chodzi. Weź te skóry, też można sprzedawać z zyskiem. Tu ktoś ma to zadanie dla mnie. Okej. Pozyskaj zajęcze skóry w zadanym limicie czasu. 1400 funtów nagrody, sporo. 5. Mamy 2 minuty. Najlepiej z pistoletu. Dobra, jedna jest. Szukajmy kolejnego zająca. Cholera, nie widać go. To może być trudne właśnie z tego względu, że skubańców małych nie widać. Tam jest. Dostał? Mam nadzieję. Jest. Dobra, dobra. Ale ich tu jest. A jeszcze jednego. Dobra, zbierzmy. Jeszcze tu. Szybko, szybko, szybko. Dobra, szybko, teraz kurowanie, żeśmy zdążyli. Bo mamy 40 sekund. Jeszcze jeden. Gdzie on jest? Tu. Mamy to. Wezwanie łowieckie. Okej. Proste takie. Dobra, już tego też oskuruję. Skoro go zabiłem. Dobra, to mamy. Dobra, co my tu teraz jeszcze możemy ogarnąć sobie? To jest mapa templariuszy. To sobie i tak tylko ta mapa tu jest. No, zabierzmy tą mapę. Tam nie ma. Aha, dobra, sukces odniosłem. Wy czego chcecie? Goni mnie. Cholerni Francuzi. A mapa tam jest. Oni jej pilnują. A to co, Hiszpanie? Bijcie się z tamtymi. To są wrogowie. No nie musicie żyć na mnie. Nie macie. Po co? A załatwię was wszystkich. Dobra, za późno się zorientowałem, że do mnie mierzy z broni. Załatwię kolegę. Cholera. Oj mi po mordzie pierze. Dobra, podniósłbym coś z nich. A żeby sobie uzupełnić amunicję. Uzupełniłem? Nie, nie uzupełniłem. Daj, daj. O. Nie uzupełniłem. Który ma amunicję? Dlaczego nie uzupełniłem? Nie mają naboi? Poważnie? Weźmy tą mapę. That's the way. Północny Atlantyk, gdzieś coś poczytamy potem. O, ten miał. Super. A ty też? Ten nie miał. No trudno. Nic więcej nie ma. Aczkolwiek jeszcze bym sobie ten porzucony ładunek zobaczył, co tam się kryje.
halt! I hope you put up a decent fight. I need a chance. O co było te problemy? Okej, tu coś mamy. Tytoń. No dobra, dobra i to. A jest będzie. Też jest porzucony ładunek, więc się tu dostaniemy teraz. Polujmy jednego bobra. Czy co to jest? Kura bobra. Nie no, nic mi to nie daje w sumie poza tymi skórami. Nie wiem, że to jest, odznaczy jakoś ten bobra, ale nie. Dobra, odzież. Nic ciekawego generalnie. Skrzynka. Mało pieniędzy, jak nas uprzedzają. Jakby nie myśleli, że tu będzie dużo kasy. To jest mało kasy. Nie zmienia faktu, że i tak ją podniosę. Zobaczmy, co to mało znaczy. Po 60. Dobra. Tu jest coś, nie ma. Tu malowidło w jaskini, okej. Najpierw pójdziemy w tę stronę szantę i ten wóz zobaczę, co to za wyczyn. Szanta jest. Zależy w którą stronę poleci, ale podejrzewam, że w tę. O tak, dokładnie. Mam. Elementy kolekcjonerskie, szanty, okej. Okay. To mnie, obóz zaopatrzniowy. Bo tu mogę zyskać łupy jakieś. Więc idziemy. The Maid of Amsterdam. Misja po cichu. Obrabuj skrzynię. Raczej tak mi na legalu nie pozwolą obrabować. No chodź. To świerszcz cyka. Dużo was tu. Chodź. Chodź szybciej, nie mam czasu tutaj tyle na ciebie czekać. O, dużego załatwię, chodź. Nie, on nie słucha. Ten też mnie nie słyszy. Tylko jego trzeba od tyłu zajść po prostu. To tu jakiś... O, dobra, idzie. O, tu... Strzałka z petardą, strzałka rozcieńczająca, usypiająca, ok, mogę ewentualnie tym się posłużyć. Jednak nie ma takiej potrzeby. Mamy to. Drewna sporo, to mi się podoba.
trouver ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai envisé. Myślę, że tam nie ma. Okej, dobra. Co mi jeszcze zostało? Tutaj Animus. Właśnie, jak się tam dostać? Chyba tędy, tą ścieżką. Wejdźmy do tej jaskini. Okej, jest do góry. A jak się tam dostanę? Zostawię to na razie, idziemy w tę stronę. Że tu gdzieś wyżej wejdę. No i to jest w dół droga. Może tędy. O nie, tu na zewnątrz. I tak źle i tak niedobrze. No to może idziemy tu malowidła zobaczyć. Tam jest malowidło. Dobra, malowidło widzę. Tam się dostanę, bez większych trudności raczej. Dobra. Mam kolejne malowidło zbadane. Kurde, chciałem je włączyć. Zaraz zobaczymy. Mi znikło. Czekajcie, dobra, wyjdziemy tak. Baza danych. Baza danych. Szanty, dobra, sobie odznaczę te szantę. Okej. Dokumenty, malowidła jaskiniowe. Pomóż im. Jak mogą tam mieszkać w takim mroku i chaosie? Zapytała kobieta z niebios. Wielki duch odrzekł, jeżeli chcesz, możesz zanieść im światło i ład. Okej. Okay. Statki? No nie wiem, chyba że coś o Morrigan się odświeżyło. Tu nic więcej nie ma. Jak potem... Jak ten fragment sięgnąć, zastanawiam się. Jakoś się musi dać, dobra, spróbujmy się gdzieś wspinać, może... Chyba, może nie. Tu jest... strasznie ciemno. A od góry jest gdzieś wejście, widzicie? Tam jest szczelina. Tak jakby wychodzi, jakbym miał stamtąd skoczyć i wpaść do wody. Dobra, idziemy szukać innej drogi. O, może tu gdzieś. Okej, spróbujmy. Wy panowie, cholera właśnie. O, widzicie. Dobrze myślałem. Wszystko mam. Dobra, w sumie mogę szybkiej podróży użyć. Chociaż nie, do samego statku. A nie, tu jeszcze mam plutonowy ładunek. Dobra, to idziemy tam.
Bienvenue. Je sais. A gdzie ten ładunek jest? Bo widzę tak. Troszkę mi się nie. Połączyć tutaj do statku i po ładunek. Najpierw po ładunek pójdziemy. Nie byłem tu czasem już? Go nie zbierałem? To on się odświeżył? Dobra, metal 5. Idę na statek. Dobra, mogę skorzystać z łodzi, by znaleźć się na statku, ale jaki to sens, jak mam statek tuż obok. Pójdziemy sobie kampanię morską puścić, kolejne misje może. Zobaczę, czy coś więcej mogę ulepszyć. Chodźmy zobaczyć, jak to tu wygląda. Dostęp do floty. Odblokowano miasto Barbados, ok. Ok, nagroda spoko. Tu jest pan na Barbados misja, tak? Warto popłynąć, myślę. Tylko tak. Musimy przemyślić paru agentów na Barbados, aby wzmocnić kontrolę Templariuszy nad tym regionem. Powierzamy ci tę ważną misję i wynagrodzimy sowicie. Okej, jak to wygląda? 94% po... Oj, to trzeba naprawić dziurka. Sasek też trzeba naprawić. Tu mam 100%. Dobra, to niech płynie ten Sasek. Coś jeszcze mam? Floryda. Panujemy nad Florydą, ale nasza przewaga jest minimalna. Potrzebuję więcej żołnierzy, żeby na ten teren nie wpadł ponownie łapy Hiszpanów. Dobra, zrobimy tą Florydę. To Victoria niech tam płynie. Victoria na Florydę. Jeszcze Savannah mi zostało. Niekończące się hiszpańskie ataki na siły brytyjskie w Georgii stanowią dla nas spore zmartwienie. Wyślij posłańca do gubernatora Georgii po najnowsze raporty. Dobra, myślę, że damy radę tym Duke'em. Duke. Dobra, wszystkie misje odpuściłem. Myślę, że warto to sobie odpuszczać, bo to nagrody zawsze wlecą. Jeszcze zobaczymy, czy mogę ulepszyć. Baza danych Animusa z Savannah. Czy czemu nie włączyło? Wiecie, teraz to przeczytamy. Baza danych. Dokumenty, listy z wojny, Savannah. Data 1751. Wielki Mistrz na Florydzie pod rządami Alonso Fernandeza de Heredi. Sprawy toczą się gładko. Założono już magazyny morskie, a władze hiszpańskie będą starały się zaludnić okolice. Niczego innego nie oczekiwałem zresztą od pierwszego gubernatora Templariusza w tym regionie od czasów Laureano Torresa. Panie, świeć nad jego duszą. Tak jak mu polecono de Heredi. Śle wojska, które nękają siły brytyjskie tu w Georgii, aby odwrócić uwagę od naszych działań. Niewolnicy, którzy trafiają na Florydę, są sprawnie kierowani do De Ferrera w Meksyku. Zalecam, by Hernandeza jak najszybciej mianować również gubernatorem Yucatanu. Jako, że obiekt, który bada De Ferrer, będzie potrzebował ochrony przed oczyma ścibskich. Zalecam również, aby zakon opuścił Florydę, choć asasynów nie wiadomo, nie widziano tam już od stuleci. W koloniach północnych działa już nowe bractwo i Floryda stoi przed nimi otworem. Proponuję Luizjanę jako nową bazę dla naszych działań związanych z wykopaliskami Chichen Itza. Ta kobieta de Isle jest bezwzględna i skuteczna. Sądzę, że awans na mistrza templariuszy z zadaniem nadzorowania prac Chichen Itza byłby dla niej logicznym następnym szczeblem kariery. Niech ojciec zrozumie, jak cię prowadzi John Harrison, Savannah, Georgia.
Był wspomniany tutaj antagonista z poprzedniej części, z Black Flaga, Laureano Torres. Kup ulepszenia. Mogę pancerz? Mogę pancerz. I kupimy pancerz. Na nim mi zależało. Ten kadłub daje Morrigan umiarkowaną odporność na uszkodzenia. Lecimy. Jak ładnie. Pancerz wzmocniłem. Armaty bym... Czekaj, armaty nie... Ale coś jeszcze było. Mam moc kul. Dobra, gdzie to jest? Moc zwykłych kul. A nie stać mnie. Dobra, wydałem trochę na ten pancerz rzeczywiście. Dodajmy tytoń. A to 165 funtów. Towary łowieckie. Skóra zająca, kość. Możemy... O, mało warte, ale sprzedajmy te kości, bo na to mi... Skóra... Okej, okay, to nie będziemy sprzedawać. Wyjdziemy, to zobaczymy efekt. Dobra, statek wzmocniony, możemy płynąć dalej. Jeszcze go poulepszałbym. W tym celu warto tutaj eksplorować. No, Valle Verde bym popłynął znów, bo jeszcze nie zebrałem tu wszystkiego. Więc ogarnijmy już to do końca, co trzeba. Valle Verde. A zaznaczmy, bo tak w ciemno idę, nie wiem gdzie idę. Magazyn jest pusty. Mamy zadanie, wyzwanie, polowanie. Mamy skrzynię. Dobra, wziąłbym to wyzwanie na początek. Ten chyba nie przejdę, muszę przez ten teren przejść. Nie. Nie chciałbym z nimi walczyć. Może się uda przejść niepostrzeżenie. No to jest po drugiej stronie zupełnie. Może po drzewach jakoś coś. A to był błąd iść. To nie wyjdę, jedyne wyjście jest przez tą bramę na dole. To ma się musi na mnie zadanie. Co mamy zrobić? Pozyskaj lisiej wilcze skóry w zadanym limicie czasu. Mniejsza nagroda jak dla tych klucza, ale może będzie... 4 skóry, mamy 3,5 minuty. Dobra, dajcie broń. Broń dajcie. Wilcze i lisie, dobra. Szukamy. Mamy. Wilka. Skóruj go. Pomijmy już ten fakt, że go oskurowałem. Tu coś jest, dobra.
To były wilki, wszystko. Teraz musiałbym lisy znaleźć. Lis wy... O, tam jest. Czekaj, czekaj, strzelaj, strzelaj. Cholero, złaź. Złaź. Lis łazi. Szybciej, szybciej, przeładowuj. To lis jest bardziej płochliwy. Może uciekać. Jeszcze jednego. Mamy dwie minuty całe, więc myślę, że uda się znaleźć. Tam jest, dobra. Mówiłem, że są płochliwe. Ale biegają jak oszalałe. Chciałem 6 naboi. Wolałbym tego nie sknocić. Gdzie one są? Kurczę. No nie chcę wilka. Tam są. Okej, mamy to. Kasa miła, 1300 funtów aż. 25% synchronizacji mamy, o patrzcie. Miło. Jeszcze skrzynkę tutaj mamy w tym terenie. No, mamy kolejny sukces. Wszystko. Vale verte, mamy to. Wróćmy na statek, ja mogę szybką podróż? Chyba mogę najwyżej. Tak blisko będzie. Od razu idziemy na kampanię morską, zobaczmy co tam dalej mamy. Kurczę, amunicję przydałoby się uzupełnić. Krucho, 3 pociski mam tylko. Idziemy do kajuty. Dobra misja. Pokażcie mi co my tu mamy. Kampania morska, okej. Okay. No i Duke ciężko z tego wyszedł. Co tu mamy? Na tym płynie jeszcze, dobra. Wiktorię by trzeba naprawić. Napraw wszystkie statki, o, tak będzie najłatwiej. Dodaj nowy dok. A ja mam raz, dwa, trzy, cztery i tak mam jeszcze miejsce. Dobra, więc na razie nie dodaję. Tak, nie mam gdzie ich puszczać, poczekamy aż ten z Barbados wróci. Okej. Okay. My tu mamy kup. Ulepszenie. Moc zwykłych kul. A, bo ja nic z tego nie dostałem. Dobra, nieważne. Na razie za mało tutaj zyskałem. Żeby myśleć o ulepszeniach jeszcze okrętu. Dobra, dobra. Panowie. Ten Lock Cliff ciekawi mnie. Tu może być coś fajnego, więc sobie tu popłyniemy. Tu też jest magazyn. Gdzie oznaczyłem? To jest to, tak? Przede mną. Chyba.
więc dzisiaj już do końca sobie będziemy odkrywać. Na następnej transmisji też jeszcze pewnie mi zostanie tutaj odkrywania, ale pojedziemy też do Nowego Jorku zacząć tam zadanie. Dobra, co my tu? To nie jest to miejsce. O fuck. Gdzie ja przypłynęłem w ogóle? Gdzie jestem? Nie w tę stronę popłynęłem w ogóle. Czy to byłem? No tak, na niebiesko się świecą te, które wszystko mam w 100% wykonane. Tam gdzie ta stodoła trzeba płynąć. Dobra. Osada, zniszcz zapasy, francuskie zapasy trucizny, zabij snajperów, no i zabij francuskiego kapitana. O kurczę, tu mam jakieś takie zadanie. Nie sięgnę go. Albo zobaczmy, może amunicję będzie miał. Tak, jeden pocisk zawsze. Okej, dobra, co my tu mamy jeszcze? Snajperów trzeba zabić. Przede wszystkim zróbmy tą akcję poboczną. Mamy snajper. Świadomy się. Chwilowa ucieczka. Troszkę mnie zgubili. Kapitana trzeba znaleźć i zabić. Mamy to. Skąd żeście mnie zobaczyli? Dobra, tamtego mam zabić. Lecimy.
Żeby mi nie uciekł gdzieś. Gdzie ty się tu chowasz? Kto on się tam schował? Kolega, niech go zabije. Dobra, dwóch tych dużych to będzie wyzwanie. Jak go zabić? Kościół się wkomponował ten. Może odejdźmy od niego trochę. Czy on stąd wyjdzie, czy on już tak na stałe się tam wkomponował? Ale pozbierajmy sobie tutaj. O, to mnie bardziej interesuje. Nie ma nic tu dla mnie. Idziemy na tą wieżę kościoła zrujnowaną. Mamy punkt zsynchronizowany. Co jeszcze ciekawego jest? Tu nie ma... Co? Co jest grane? Serio? Takie wielkie to jest? Dobra, skupmy się najpierw na tym, co jest tu w pobliżu. Dziękuję. Dwa tysiące mam w banku, ładnie. Nie wejdę, okej. Powiedzcie mi, jak załatwić tego waszego kolegę. No nie mogę tego zabić. A może mogę. Okej. Po wszystkim. Kurde, tyle kłopotu z nim. Jest, teraz plaga brytyjska jest. Osada przejęta. O cholera. To się opłaca i to bardzo. Ale za surowców.
Kurde, to się opłaca robić. Tyle surowców? Zaraz będą jakieś ulepszenia. 3 na 5. Czekajcie, są tu jeszcze dwie skrzynie? Bo jeśli są... Jedną widzę. Kurde, to rzeczywiście może być pod to. Tam może nie, to może gdzieś być przy plaży. Ale tą będę musiał chyba iść. To masakra, że tak daleko w głąb lądu trzeba iść. Okej, teraz są tu nasi. No ojej, nie tędy. Tu mamy skrzynkę. Chodź. Mamy, to jeszcze jedna. I obawiam się, że ta jedna to jest właśnie ta, bardzo daleko. 300 metrów. Daleko, niedaleko, ale nie sądziłem, że tak daleko można tam się wejść. Tą wyspę. No ale jak widać można, idziemy zobaczyć. Najwyżej do punktu tego widokowego się teleportuje. Powrotem. Tu coś jest. Jeszcze siedzą Francuzi. Chodź. Poddajcie się, kapitan nie żyje. Za to z tego będę miał. I to są tu. Spoko. Dobra. Co tam gadajcie, ja muszę znaleźć tą skrzynkę. Nie wiem, czy w ogóle dobrze idę. 100 metrów w lewo. Cholera. No nie wiem. Tu się uda przejść? A może się uda? Kolejne jakieś starcie. Podetnij francuską flagę. Generalnie załatwić tam. Niszcz francuskie pole bitwy. Nie ma waszej flagi. Przejmujemy tą wyspę. To jeszcze muszę coś zrobić. Ja idę do namiotu, wy mnie tu zostawcie. Ho, kolego. Czy ty się kurwa dobrze czujesz? No ile? Dobra, inaczej się zabawimy. Padaj. Cholera. Sojusznicy zginęli. Czyli muszę się ewakuować. Pewnie później będzie jeszcze to dostępne. Do góry muszę wejść.
Mamy wszystko. Dobra, olać już te akcje poboczne. Dostaniemy się w szybką podróż. Dobra, zaskoczmy. I do statku. Jeszcze po drodze chyba się coś odblokowało. Tak. Sklep się chyba odblokował. Zajrzymy. What service can I provide? No dobra. Sprzedaj. Sprzedaj ładunek. Tytoń sprzedajmy. 1350 funtów. Resztę zostawmy. Towary łowieckie. Kość. Wiele to mi nie da, ale okej, sprzedajmy też. Resztę zostawmy. My thanks for your trust, Captain. Wejdźmy do statku, do kajuty. Najpierw ogarnijmy tak, flota. A seks, dobra. Wszystkie raporty pomijmy. Mamy teraz tak. Cap Francis. Broń dla Cap Francis. Chcemy pomóc siłom brytyjskim w umocnieniu się na Haiti. Dostarcz 8 sztuk broni do Cap Francis w zamian za wszelkie medykamenty, które mogą nam oddać. Wybierz misję. Ok, zróbmy to. Victoria ma 95%, Duke 95%, Sussex jest do naprawy. Dobra, wyślijmy. Dobra, Sussexa naprawimy i wyślemy. Dobra, niech on niech on płynie. A on na Cap Francis i jeszcze mamy misję na Barbados, tak? Pokazać, że potrafisz przemycać ludzi na Barbados i z powrotem. Ponownie potrzebujemy twoich usług i twojej dyskrecji. Okej. Okay. Victoria 94. Dobra, Duke może iść. Niech płynie tam. Dobra, to na tyle na razie. Victoria odpoczywa. Ulepszenie mogę jakieś ogarnąć. Sporo dostałem zasobów. Moc cool, ale tego nie mam. Dobra, to sobie jeszcze dozbieram w sumie. No, no i to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie tej transmisji, tego odcinka na YouTubie. I widzimy się w kolejnej. Także trzymajcie się. Cześć.